Witam Was w moim barze. Dziś wracamy do Jägermeistera, potocznie zwanego Jagerem w naszym cudownym kraju. Alkoholu absolutnie kultowego, którego sprzedaż w przeciągu ostatnich 10 lat wzrosła prawie dwukrotnie i obecnie wynosi około 10 milionów 9-litrowych case'ów, czyli takich kartonów 12-butelkowych. 10 milionów. Niewątpliwie jest to zasługą marketingu, któremu naprawdę gratuluję, ale również temu, iż zmieniają się nasze smaki. Powiem Wam, że jak ja dawno, dawno temu pierwszy raz próbowałem Jagera, to mówię, nie no, co to jest? To jest, nie wiem, krople żołądkowe, syrop na kaszel. Tymczasem do niego się przekonałem i wydaje mi się, że wszyscy się przekonujemy. Coraz bardziej idziemy w kierunku ziołowości, dlatego taka popularność ginu. Coraz bardziej odchodzimy od smaku słodkiego i idziemy w kierunku goryczy. Zwróćcie uwagę na toniki. Jeżeli zobaczymy wszystkie, policzymy wszystkie kole, które są dostępne na naszym rynku, będzie ich od 8 do 10. Jeżeli policzymy wszystkie wariacje, warianty toników, to będzie ich ponad 20. Niewątpliwie sukces Jägermeistera to również sposób jego serwowania, czyli Jager bomby, które są bardzo popularne. Nie pochwalam, ale też nie neguję, bo mają swój wkład. Jednak wydaje mi się, że Jager bomby troszeczkę uproszczają naszego Jagera i w którymś momencie, bez urazy, może się stać, że ten koktajl będzie taki bardziej festyniarski. Pamiętacie Kamikadze i Blue Curaçao Bolsa? Ależ to był boom! Wszyscy łoili przy barach te 3-4 niebieskie smurfy i sprzedaż Bols Blue szła w górę. Obecnie? Kto ostatnio pił Kamikadze? A sprzedaż jest taka sobie. I boję się, że z Jagerem może być tak samo. Dlatego dziś zaprezentuję Wam dwa zupełnie diametralnie inne koktajle, może z troszkę większą finezją. Zapraszam do mojego baru na koktajle z Jagerem. Pierwszy koktajl, który Wam zaprezentuję, to jest absolutny wytrych. Wytrych, dzięki któremu tych, którzy nie lubią Jagera, będziecie mogli przeciągnąć na ciemną stronę mocy. A jest to Jager Piña Colada. Prawda, niby proste, ale powiem Wam, że jak zrobiłem to połączenie, to było niesamowicie zaskakujące. Kokosik, ananasik robią robotę, no bo kto nie lubi kokosika? Okej, okay, wiem, usłyszałem. Kilka osób podniosło rękę i powiedziało, ja nie lubię kokosa. Dobrze, ci, którzy nie lubią kokosa, mam prośbę, żeby w komentarzach napisali, ja nie lubię kokosa. Niech będzie. Natomiast większość kokosa lubi i na pewno będzie zachwycona z tego koktajlu. Co robię? Schładzam mój kieliszek koktajlowy. Wrzucam lodu. Oczywiście pamiętajcie, że możecie go wstawić do zamrażarki. Jak będzie wtedy zimny, to bez zużywania zbędnego lodu. Następnie do mojej miksującej szklanicy wrzucam pokaźną łychę pokrojonego ananaska. Uwaga, i teraz mówię kluczowe słowo. Pokaźną łychę, czyli słuchajcie, tak żeby było do policzenia 7 kosteczek. I teraz kluczowe słowo ananasa z puszki. Ja wiem, że teraz część z Was powie, no zaraz, ale na ananasik to musi być świeży. Kochani, jakbym mieszkał na Hawajach, to może byłby świeży, ale na razie na Hawajach nie mieszkam, więc posiłkuję się tym, co jest najlepsze. Uwierzcie mi, że owoce egzotyczne, które przyjeżdżają, przypływają do Polski w kontenerach, nie mają kontaktu ze słońcem. Dojrzewają w kontenerach i mają dużo mniej aromatów niż te z puszki. Uwierzcie mi. Okej, okay, znów powiecie puszka. Puszka jest niezdrowa, ale od czasu do czasu można coś tam z puszki wziąć. Czyli mam ananasika dojrzałego w pięknym tropikalnym słońcu, pokaźną łychę. Następnie 20 ml zalewy z tej oto puchy. Następnie 40 ml mleczka kokosowego. Słuchajcie, takie zwykłe mleczko kokosowe, które kupicie w sklepie o, do zupki. Okej, okay? Mamy 40 ml. Następnie. No i teraz 10 do 20 ml syropu cukrowego, niech będzie, ja dam 15. O, zapomniałbym o najważniejszym, czyli o Jagerze. 60 ml. Wszystko na razie bez lodu, miksuję w mojej szklanicy takim oto ręcznym pimerem. Okej, okay, mam nadzieję, że wszystko zmiksowałem. Teraz do mojej
szklanicy. Wrzucam lód. Przelewam moją miksturę. Kolorki bywały lepsze kiedyś, ale słuchajcie, to smakuje. I wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Przepisowe oczywiście 20 sekund. I odcedzam do mojego schłodzonego kieliszka koktajlowego. Konsystencja niebywała. Okej. Okay. Słuchajcie, zanim go udekoruję, to ja już go spróbuję, bo potem nie chcę psuć. To jest absolutna petarda, naprawdę. Dodajmy mu jeszcze więcej. Super. Do dekoracji, no cóż, ananas z krzaka? Nie. Damy wisienkę koktajlową, będzie pięknie się prezentować i kontrastować kolorystycznie. O. Kolejny koktajl, który dla Was wybrałem, to jest koktajl, który zaadaptowałem z kultury tiki i nazwałem go Jager Mariner. Co mamy w środku? W środku będziemy mieli połączenie troszkę goryczy, troszkę kwasowości, no i słodyczy z jagera. Schładzam moje szkło. Następnie do szklanicy 30 ml czarnego szaleństwa. Ciemnego rumu. Ja wybrałem rum jamański, bo on ma bardzo fajne aromaty. Ja w ogóle bardzo lubię rum jamański. Jaki użyjecie? No, takie walory aromatyczne będą. Natomiast on ma takie aromaty lekkiej kwasowości, troszkę jogurtu, troszkę krówek mlecznych. Mi to smaczy. Również 30 ml. 15 ml soku grejpfrutowego. No oczywiście świeżo wyciskany będzie najlepszy, kochani. Syropu cukrowego od 10 do 20. Cały czas powtarzam, dodawajcie cukru nawet na końcu do gotowego koktajlu. Poziom słodyczy zależy indywidualnie od nas. I 25 ml soku z limonki. Wszystko dokładnie wstrząsam. I przelewam do mojej szklanki wypełnionej kruszonym lodem. Chodź tu, chodź tu. I teraz będzie ciekawe, dobrze? Czy ja tu trafię? Czy nie napaskudzę? Okej. Odcedzam całą zawartość. Muszę spróbować. Nawet nie wiecie, kochani, jakie to jest dobre, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieli. Dekoracja? No jakaś kiść miętki, bo to zawsze miło. No weź to jakoś ładnie wygląda i dobrze, ładnie wygląda. I słuchajcie, mój Jager Mariner jest gotowy. Dwa zupełnie inne koktajle z Jagerem, nieoczywiste, naprawdę są fajne. Ciekawi mnie, czy będą Wam smakować. Nie zapomnijcie napisać, nie lubię kokoska. No i cóż, czekam na Wasze propozycje. Kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.